Proszę Państwa, chciałem Wam tutaj przedstawić, bo chyba nie muszę, ale takiego skromnego człowieka, Aleksander Olo Gołębiewski. Gołębiowski. Gołębiowski. Szlachetne. Ale Ci wybaczam, bo ja się pomyliłem z Twoim imieniem. Jeden. Tak jest. Który może być aktor od zawsze związany z kabaretem tej, to był chyba, może być najwierniejszym współpracownikiem Zenka Laskowika. Wszyscy się zmieniali, ja byłem. On tak jak widzicie, przy wejściu wszyscy mówili, o, Olo się nie zmienił, panowie i pani mówili, coś w tym prawdy jest. A muszę powiedzieć, że mu służy te powietrze z twarzędzu. Tak, bo w Poznaniu by na pewno tak dobrze nie wyglądał. Bo twarzędz z drewnem stoi. Nie tylko. Biurami też od drewna. No, ale to już, proszę Państwa, historia. Jak wspomniemy, lata 70., proszę sobie wyobrazić, Swarzyńska fabryka mebli. 350 zakładów prywaciarzy, stolarze, tapicery i tak dalej. No i były dwie spółdzielnie tapicerów i stolarzy, którzy pracowali. No a dzisiaj staje jak jest. No chyba 200 zakładów jest. No i chciałem przedstawić również... Aha, jeszcze tam muszę dodać. Olo zaczynał od Czemu nie ma Dżemu. Za wszystko powiem. Nie, nie, ale do ostatniego uniwersytetu. I co? Uniwersytet to już nie. Nie, szkoła, już. Szkoła ostatnia. A szkoła ostatnia, tak. No i chciałem przedstawić tutaj naszego pianistę Krzysztofa Gruszkę. Proszę bardzo. Powitajmy gorąco gratulacje i oddaję głos. Proszę bardzo. Raz na dłoń, słuchajcie. Tak jest. Słychać? Dobrze. Słuchajcie, ja tutaj wziąłem taką ściągawkę, ponieważ jest tyle materiału. Oczywiście wybaczcie z góry, że wszystkiego nie powiem. Ponieważ się pewnych rzeczy nie mówi zakulisowych i nie lubię, no jak ktoś jakieś książki, tutaj Krzysiu Wodniczak ładnie napisał, ale bywają książki, które poruszają tematy prywatne aktorów, wykonawców i to mnie bardzo... No dobrze, już nie będę mówić o Smoleniu, dobrze. W każdym razie, jak usłyszałem, że mam w tej jego książce, że mam drugą żonę i ona jest młodsza od mojej córki, to to już mi wszystko tak idzie. No. No ale no, niektórym się ludziom troszeczkę mózgi lasują potem na starość i po alkohol. Ale takich rzeczy się nie pisze po prostu. No. Słuchajcie, zarysie, ponieważ bym musiał naprawdę przeznaczyć, byście Państwo musieli co najmniej 3 godziny albo 4, a ja bym kondycyjnie nie wytrzymał. A więc postaram się w 1,5 godziny zamknąć okres od lat 68 do 82. Słuchajcie, dlaczego 68? A w ogóle to... Nie, nie, słuchajcie. Nie, nie, słuchajcie, nie, nie, spokojnie, spokojnie. Proszę Państwa, ja występowałem w życiu nieraz i naprawdę mam na tym garniturze pył znanych sławy gwiazd. Ja wiem, że tutaj nikt nikomu nie robi łaski, ale jak ja wszedłem, to oklaski były takie ni w 5, ni w 9, jeszcze raz mówię. No widzicie, no! Przecież jesteśmy narodem, który kocha brawa. Brawa! Tylko żeby na zejście były takie. Dobra. Kochani, zacząłem od tego garnituru. Więc ten garnitur jest, chcąc Was docenić za Wasz wysiłek, za trud, za pot, za to, żeście przyszli tutaj, za te ogromne pieniądze, które się wydali na ten występ. Tak. To ubrałem się w garnitur, który jest zabytkowym garniturem, który był specjalnie uszyty na przedszkole. A przedszkole ruszyło 1 czerwca na Dzień Dziecka 1900.
1982 roku. Ten garnitur został zakupiony tutaj na Wrocławskiej, słuchajcie. Tam już tego wspaniałego sklepu z garniturami niestety nie ma. Chyba jakaś knajpa jest, nie? Tak mi się wydaje, bo wszystko zamienione jest na knajpy. To kochany, ja czekałem na ciebie, no. To spóźnia się, no. Siada, rozbiera się i wiesz. Słuchajcie, i ten, to jest garnitur, kochani, jeszcze jedno wam powiem, Wistuli. Wistula. Słuchajcie, teraz oni szyją, ale na zachód. A kiedyś, pamiętacie, Wistule były trzy. Pamiętacie, nie? Bizony były Wistule, garnitury Wistule i te Wistule, nie? Te były najgorsze, bo po przełknięciu niestety miało się wymiotne jakieś takie odruchy. Taka była, to była hara straszna, ta Wistula. Przypominacie sobie, nie? No. Już ja wolę, były lepsze. Prawda? No jest, ale to jest autentyczny, czyli ten garnitur ma, jak sobie dobrze można tego, już 31 roków, tak? 31 lat ten garnitur. I się trzyma, słuchajcie. Tak jak zresztą ja. I nie przytyłem. I nie przytyłem. Tak jak z igły, słuchajcie. Tak jest. Proszę Państwa, to chciałem tylko tak zaznaczyć, żeby Was dowartościować, proszę Państwa. I zaczynamy, kolego Zbigniewie, toj się, proszę już nie czytać, proszę odłożyć, proszę na mnie popatrzeć, dobrze, panie dyrektorze Teatru Nowego kiedyś. Westerplatte się broni jeszcze, tak jest. Kochani, kochani, 68 rok, a więc wszystko się zaczęło, rozpoczęło króciusieńko od korzeni, same korzenie. Kabaret Klops, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, Grunwaldzka 55. To te baraki za szpitalem na Przybysza, tak? Tam były zakłady, tam była Arizona, prawda, kolego? Bardzo dobry, jeden z najlepszych zespołów muzycznych nasz, z UF-u. Fantastycznie, prawda, się tam bawiło, kolego Zbyszku, prawda? Ja bufecik z piwkiem prowadziłem, wszystko było ok. Zenek prowadził Radio Węzeł, Zenek Laskowik, a ja mu usilnie pomagałem wtedy. Zaczęliśmy klecić takie na te, wiecie, Akademię Październikową, teraz z okazji październikowej, rozpoczęcia roku akademickiego, takie różne numery. Doszlusował po dwóch latach do nas, mówiąc z niemiecka, doszlusował Krzysiu Jaślar, ponieważ o dwa lata był niżej od nas. I już w trójeczkę żeśmy założyli kabaret Klops. Nazwa była oczywiście taka, jak najpopularniejsze danie w stołówkach studenckich. Nie pamiętacie, nie? Klops, a jak Klops był, to już było dobrze. Oczywiście pierwsza premiera też była Klopsem, więc to wszystko się jakieś ładnie złożyło. Proszę Państwa, nadszedł rok 68. No to rozbierajcie się, tak? Rozpraszacie ludzi, nie, że nie. Przechodzą ludzie. Dobrze. Widzę, że to są ludzie, tak? Jest fantastyczni. Słuchajcie, 68 rok. Bardzo znamienny rok, ponieważ władza usilnie wszystko robiła, końcówka tak ery, że tak powiem, Gomułkowskiej, skłóciła studentów z robotnikami, robotników z inteligencją, bo idealnie, a na koniec w marcu dali studentom po krzyżu, nie? Tak było? Było. I pamiętam, żeśmy właśnie z tej okazji powstał spektakl pod tytułem Sekso 68. Broniliśmy się seksem. Nic, ta cenzura nas tak omijała i uczelnia nam pozwalała, słuchajcie. Tutaj na dole, po prawej stronie, był klub Aspirynka. Kto mu klubie Aspirynka, ręka do góry? Dobra, klub kogo? Akademii Medycznej, a jest. Był akademik, dyrektorował Piotr Niewiarowski, grał na gitarze, teraz jest na Berlińskiego, Merkurym jest redaktorem. Przedtem Lombard prowadził cały czas Lombard, a teraz obecnie, jak oni się troszeczkę rozeszli, to Małgosia Ostrowską dalej prowadzi. I u Piotrusia tutaj Niewiarowskiego, słuchajcie, zaśpiewałem taką piosenkę. Bardzo proszę. Ja pierniczę takie życie, co się na mnie tak gapicie? No co, na starość kultury nam brak? Do teatru nie chodzicie, na seansach polski śpicie. O, niedobry, niedobry to znak.
Co to za era? Co to za era? Każdy chce dostać krzyż bohatera. Jeden drugiemu podkłada nos. Na tym zamyka gościnne progi. A ja się pytam, gdzie się podziali? Co by z człowiekiem coś przegadali? Trochę wypili, trochę podpili i przez przypadki odmienili nas. Bo u nas do dzisiejszych czasów jest tak. Kto co, kogo czego, komu czemu, kogo co, kim czym, o kim o czym i jest wołasz. O! Ja pierniczę takie. Jest aktualny, prawda? Tyle lat, te teksty się wszystkie jak to aktualizują. Słuchajcie, jeszcze jedno sprostowanie. Ten gest, mówi się, że to jest gest? A właśnie, że nie. Mój! Bo ja go zawsze w 68 roku, kozak jeszcze nie widział, co jest tyczka. W pieluchach. W pieluchach, no to oczywiście. O, tak, taką tyczkę malutką, tak, ja, jeszcze nie rozruszaną, że tak powiem, nie? Kozakiewicz dopiero to było 80. rok, na Łużnikach, prawda, tam pokazał w jarze radzieckiej, tak, jak walnął rekord świata, czy olimpijski, ale to był 80. rok, a my w 68. roku tak żeśmy pokazywali. Proszę Państwa, z tym programem daleko żeśmy nie pojeździli, tylko tutaj po Poznaniu, ale następny program, jeszcze w Klopsie, to był Czemu nie ma dżumu, który był pierwszym programem, pierwszą jakby premierą już Teja. Ale z tym programem, jeszcze będąc w Klopsie, objechaliśmy jako reprezentanci środowiska studenckiego. Byliśmy i w Warszawie, i w Medyku, i w Hybrydach, i na Bielanach poznaliśmy młodziusieńką Marylkę Rodowicz, szczuplusieńką, tak, na gitarce sobie na AWF-ie pogrywała. W Medyku żeśmy poznali Andrzeja Rosiewicza, też taki młodziusieńczy, grał na fortepianiku, śpiewał już ładną, taką smutną piosenkę. Tak się zaczynało. Potem pojechaliśmy jeszcze do Krakowa, byliśmy do oczywiście w Jaszczurach, pod Budą, pod Baranami. To był 69 rok. Proszę Państwa, skończyliśmy z tej uczelni i co tu robić, nie? Zenek z Krzysiem się w ogóle nie palili do pracy w szkole, prawda? Jako nauczyciele od przysiadów, my, nie? Tak jest, nie? Ja poszedłem, nie? Na swobody do szkoły podstawowej. Tylko rok wytrzymałem, słuchajcie. Rok wytrzymałem. Jest takie przekleństwo, abyś cudze dzieci uczył, nie? Rok wytrzymałem i potem była propozycja właśnie Estrady Poznańskiej, ponieważ Zbyszka napierała. Znaliśmy bardzo dobrze jeszcze z czasów studenckich jeszcze, prawda, kiedy był przewodniczący Rady, prawda, studentów tutaj w Poznaniu. I Piotr Sowiński, który był wtedy, został dyrektorem artystycznym Estrady na początku lat 70. Oni w zasadzie namówili Zenka, żeby nas przekształcić, tą wiarę studencką, że tak powiem, w profesjonalny, poznański, taki w porządku, taki poznański kabaret, nie? Tylko wiecie, była taka historia, że Poznań nie miał takich tradycji kabaretowych jak Kraków, jak Warszawa i tak dalej. Więc co tu zrobić? Ta wiara, tutaj poznajomki przyjdą, czy nie? Do tego Teja? No nic, jak to zrobić? Znają jakieś studenckie środowisko? Nie. No więc co, wpadli na pomysł, że okej, zrobimy tego Teja, ale wesprzemy to zawodowymi, znanymi, powszechnie lubianymi aktorami. A więc dołączył do nas Krysia Żywczak, statutowego, Tadziu Wojtych, tak? Potem Pogasz, oczywiście. Proszę? Pogasz. I słuchajcie, i młodziusieńki Michał Grudziński. Słuchajcie, jako młodziusieńki. Ty nie masz tych zdjęć tutaj, nie? Co? A masz te
No to teraz ty grubasów to pokazujesz. No. To może teraz... Dobrobyt tam, dobrobyt. Nie, bo to jest nieaktualne. Żeby, gdybyśmy to ułożyli chronologicznie, tego to by to i fizjonomia by się zmieniła tego, tak? Słuchajcie, Marian Pogaz, święty pamięć, kochany człowiek. Boże, jak myśmy przeżyli to, jak on umarł, bo Marian był to naprawdę genialny człowiek. Tadziu Wojtek poszedł do Warszawy, no, w Syrenie cały czas, teraz tam sobie dogrywa na tych tych reklamach. Ale on już poszedł gdzieś do Warszawy w latach 80. A Marian był cały czas z nami. I ja teraz Państwa... jeszcze jedno. Żeby, może wiecie, większość z Was wie, dlaczego tej. Wiecie, czy nie? Co? Tej to po poznańsku ty. Wszędzie nas poznali, tam potem, rozumiesz, pytali, dlaczego, co to jest tej, herbata, co jest tej? A Zenek miał taką teorię, oczywiście on tam miał zawsze dużo teorii, ale można mu wierzyć, że mówił tak, że kiedyś jechał bimbą na tramwajem na Górczyn, nie? W stronę tam palacza, nie? Tramwajem sobie jechał i nagle taki facet lekko przycięty, nie? To już po mnie? Nie mogę wyłączyć. A Krzysiu chociaż, żeby śpiewał, cholera jasna. O podłogę. Dłużej się przyczyna tam, gdzie jest szerona słuchawka, trzeba dłużej przytrzymać. I strój. To są kobiety. Dobra, no. Słuchajcie. Dlaczego ten? Więc mówił Zenek tak, że jechał właśnie tym tramwajem, nagle taki przycięty facet trzymał tego, nie? Do motorniczego. Słuchaj tej! Ta bimba jedzie na palacza? Nie, na prąd. Na palacza, nie na prąd. Tak, słuchajcie. I dlatego i tak ten tejs został, kochani. A więc teraz z pierwszej premiery, czemu nie marzymy? Kochani, jeszcze wam jedno tutaj przeczytam, że tak ruszymy się szybciej, potem zaczniemy. Widzicie, pierwsza, już mamy 15-20 minut gadania. Słuchajcie, a ja tutaj mam dla was, żeby nie być gołosłownym, słuchajcie, autentyczne, pierwsze na premierę takie zaproszenie. Tak wyglądało zaproszenie. Serdeczne współczucie i tak było napisane, słuchajcie. Wzywa się obywatela do osobistego stawienia się na premierę kabaretu tej w programie Czemu nie ma Dżimu. Dnia 18, myśmy zaczęli od 17, ale to już była druga jakby tego, ale tak było. Na godzinę 22, wtedy o 22, żyjmy, tak? W nawiasie Powrót Pieszo. W sali PPIE, czyli tam ta estrady, tak? Przy ulicy Masztalarskiej 58A. W nawiasie Kup mapę, nie pytaj. Atrakcją będziesz ty, innych nie przewidujemy. Pamiętaj, że już zainwestowaliśmy w ciebie 2,50. No. Tak to wyglądało sobie. To jest zabytkowa sprawa, dlaczego wam pokazuję, jak wygląda. A tu jest druga, zaraz, żeby potem już nie wyciągać tego. Tak wygląda druga wizyta i kwita, ponieważ dwa pierwsze spektakle były pod wspólną klamrą, to jest Burza u Żurza. I teraz Państwu muszę jeszcze powiedzieć, zanim zaśpiewał piękną piosenkę, za chwilę będę śpiewał, naprawdę zaśpiewam, a? To jeszcze wspomnę o Józefie Żurzu Zemrzuskim. Była to naprawdę fantastyczna postać. Też żeśmy przeżyli jego odejście od nas w 76 roku. I ponieważ Żurzu był w środowisku, tak zwanym środowisku artystycznym, bardzo znaną postacią, bardzo często przesiadywał sobie w WZC, bo można było w południe, w WZC cały czas przesiadywał. Żurzu był duszą towarzystwa, królem bankietów, słuchajcie. Kochał teatr, tylko bez wzajemności. Niestety grał bardzo takie mini rulki. No na przykład zagrał rolę Perełki w Zemście w Teatrze Polskim. To jest Perełka był jak kucharz, to mini rulka. Proszę Państwa, ale każdy zespół teatralny bardzo chętnie go przyjmował do takich właśnie
prawie pół statystą był mówionym tak zwanym i był po prostu bardzo lubianym człowiekiem. Z ciepłym, fajnym poczuciem humoru. Legendy o nim w ogóle tego, ile, zaraz przypomnę sobie na przykład o nim taką anegdotę, że proszę Państwa, był wtedy problem w ogóle z biletami, z dojazdami publiczności na spektakle. Pamiętajcie, że to był początek lat 70., że ludzie organizowani autobusami z Wrześni, z Kurnika, gdzieś tamtego zjeżdżali do Poznania na spektakl, nie? Do Teatru Nowego, do Teatru Polskiego. I z reguły, jakoś dziwnie się tak działo, że ten kierowca do autobusu tą wiarę lekko już podciętą przywoził, ale zamiast do Polskiego, to do Nowego. I odwrotnie, słuchajcie. Albo nawet do Opery, nie? No i oni, było zebranie załogi w Teatrze Polskim. Żużu drzemał, bo bardzo lubił sobie podrzemywać. A tam rósł właśnie, jak to zorganizować się, po prostu jakoś z tymi biletami, organizacją, ktoś będzie to kierował. I nagle się budzi podobno Żużu, wstaje i zabiera głos. Słuchajcie, a ja ostatnio słyszałem, że Wiarówna, że przyjechała ostatnio wycieczka na jezioro Łabędzie z biletami na krytą pływalnię. Taki był Żużu, nie? Był bardzo nerwowy, mówił monologię Gwarą Poznańską i z tym zawsze ten reptał chodził tam, zacierał rączkę, bardzo zdenerwowany przez wyjście na żeby tą swoją kwestię wyłożyć i żeśmy go zawsze chcieli, że tak powiem, lekko rozbawić, jakoś go tak troszeczkę z tej tremy i ten Żużu, no co, daj mi spokój, bo się przygotowuję, ale Żużu, ty musisz powiedzieć sobie, jakie ty masz ładne czewiki, jakie ty masz piękne buty, gdzieś ty je kupił? No jak to gdzie? Przed operą. Przed operą jest fontanna. W Mediolanie. Oczywiście ja nie mów w Mediolanie, oczywiście. A krawat, jak masz piękny, jedwabny. Skąd go masz? A z Paryża Adam mi przywiózł. Jaki Adam? Hanuszkiewicz. Kochani, kiedyś się, jak od czasu do czasu, jak jestem na Mikowie i tam jakąś lampkę zapalę na jego grobie, to mi się przypomina taki jego fajny monolog, miał o perypetiach pewnej wdowy, słuchajcie. I tak się on się kończył w ten sposób, że ta wdowa chciała tak upamiętnić tego swojego zmarłego męża, że sobie zamówiła u emaliera medalion, żeby to ten przylepić ładnie. Tylko nie mogła znaleźć takiej solowej, fajnej fotografii z nim. Więc jak się okazało, to dała temu emalierowi taką fotografię zbiorową, nie? Którą opatrzono podpisem: tu leży ten, co stoi. Taki był Żużu, kochany. Taki był. No tak, no a teraz on. A teraz on zaśpiewam piękną piosenkę Krzysia Jaślara, którą wykonywał właśnie Marian Pogasz w pierwszym spektaklu Czym nie ma dżynu. Kobieto Polska, Majakowski tego nie napisał. Protest song. O śliczności moje, ty z samego rana musisz stać niczym chłop do pracy gnasz, mizerotą męczona niewyspana. Chciałaś tej emancypacji, to ją masz. Chciałaś z chłopem uprawiona być na równi. Teraz stoisz przy frezarce zgięta w pół, siarkowodem wdychasz, aż ci puca dymi. Pytam więc, czy spełnisz najważniejszą z ról. Czy będziesz rodzić zdrowe dzieci? Czy dasz mi tego szczęścia, wy? Czy będziesz rodzić zdrowe dzieci? Silna, ktul, zdrowe byk. O, w żylaczki śliczne nóżki wyrzeźbione, cztery piętra, pokorujesz, wbijasz próg, a tu jeszcze w sklepie czeka cię ogonek. Potem obiad, duże pranie z mebli, kurz. O, kochane, podkrążone oczka złote, na zebranie Ligi Kobiet będziesz był. Oto równouprawnienie walczyć z chłopem. Ja nie bronię tego ci, lecz pytam, czy będziesz rodzić zdrowe dzieci? Czy dasz mi tego szczęścia, wy?
czy będziesz rodzić zdrowe dzieci, silny jak tur, zdrowy jak byk. Śliczne ząbki, nikotyną plombowane, nad zeszytem świetle lampki skrasz twarz. Długo uczysz się wszystkiego, co zadane, bo po kursie zapewniony awans masz. O, ty bóstwo zdrał przed 4 miesięcy, potem taka byliaka idzie spać i zasypiasz w mignie, czując do mnie mięty. I powiedzcie, jak mam w optymizmie trwać, czy będzie rodzić zdrowe dzieci, czy da mi tego szczęścia łyk. Czy będzie rodzić zdrowe dzieci, silny jak tur, zdrowy jak tyk. Czy będzie rodzić zdrowe dzieci, jednak wątpliwości mam. Więc kiedy temu nie podoba, zrobi jej wstyd. Kurde, urodzę sam. No teraz z tymi dzieciami też jest, są problemy w tym, nie? Ta dzietność jest bardzo z niej ciężka, prawda? Dzieci dużo kosztują i tak dalej. Prenatalnie, potem jakoś powiedzmy in vitro nie wychodzi i tak wszystko to... No ale jakoś może to wyjdzie. Proszę Państwa, no siadajcie. Proszę Państwa, jesteśmy przy Wizyta i Kwita, nie? Słuchajcie, to jest już początek roku 1973. To był znamienny rok w naszej tejowej historii. Zenek długo się namyślał, ale w końcu się zgodził. Pojechaliśmy w czerwcu do Opola. Festiwal piosenki polskiej w Opolu. 73 rok. Co się okazało? Pierwszy raz zorganizowano tak zwany kabareton. Tego przedtem nie było, to była nowość. Kabareton to wiecie, neologizm Jonasza Kofty. To Jonasz Kofta wymyślił taki neologizm, kabareton. Reżyserowała to, Jezus, kto to reżyserowała? Lipińska, Olga Lipińska. Przewodniczącym jury był Krzysztof Teodor Teplic. I naszymi przeciwnikami, gdzie my, nie, co my tam pokażemy, nie, tak fragmenty tego spektaklu. Ale Zenek miał zadanie, że słuchajcie, mamuśkę, nie, mieliśmy fajne piosenki. I tam, ja, i słuchajcie, jeszcze do nas dołączył szybciutko, ale to was potem powie, był jeszcze Rewiński. I słuchajcie, a tamta cała elita, no elita. Wrocławska z Jankiem Kaczmarkiem, to wszystko już nabuzowane, piękne, wspaniałe, chłopaki, no że także z Waligórskim i tak dalej, to już nie ma. Daj, Haniu, daj ja ci to wyłączę. Ja nie mogę, to znam co tylko przepraszam Państwa, nie chcę go wyłączyć, nie mogę. Naciśnij tam na taki tej. Sławek, weź tam tego, weź, dajcie Sławkowi, dajcie Sławkowi. Słuchaj. Na słuchawkę czerwoną dłużej przyciskać trzeba. Nogą. Nogą trzeba przycisnąć, tak. Nogą i potem podskoczyć na. I podskoczyć na. I już jest tego, tak? Albo do frontu. No. Istrum. Istrum. Daj Sławkowi, dajcie Sławkowi. Już jest? Trawa jedzie często. A wiecie, jak najlepiej? Z tyłu jest takie wieczko i baterie wyciągnąć. Też. Do kawy włożyć. Do czego to doszło? Nie z tym komórkami. Już jest, poszło. Już nie, dobrze. Słuchajcie, a więc tak. Pinu nie pamięta teraz, tak? Zdarza się. Słuchajcie, a więc wracamy do tych naszych przeciwników. Czyli to była elita wrocławska, egida z Jankiem Pietrzakiem, oczywiście słynnym, już teraz już w ogóle jest słynny, z Janem Pietrzakiem i z Koftą i tak dalej. Następnie Salon Niezależnych. Pamiętacie Salon Niezależnych? Co? Jajco holenderskie blues, co? To były, słuchajcie, chłopaki wtedy, Wajsik, słuchajcie, potem Tarkowski i Klejf, nie? Słuchajcie. Tak, no potem zakazali im tego, ale byli wtedy na najlepszej formie, słuchajcie.
No i my, nie? Z Poznania, no z Poznania, kurde. No i co? I żeśmy wygrali. I żeśmy wygrali. Wiecie, było dla nas to takie zaskoczenie, żeśmy się do rana upili potem, nie? Oczywiście. Ale szpilka była wręczana na drugi dzień. Słuchajcie, na drugi dzień, nie na tym amfiteatrze, nie na scenie. Tylko Krzysztof Teodor z Teplic wymyślił sobie i wręczał to oczywiście telewizji, coś tam już te początki były, pod pomnikiem powstańców śląskich w Opolu. I nas zadać, dlaczego, słuchajcie, ta szpila ważyła naprawdę 50 kg. To nie tak, że tak szpilo, co ważysz 50 kg, potem będziemy się uczyli te zaklęcia. Słuchajcie, była taka była, z takiej była ze stali, ta, którą budowali statki, wiecie, które były wysyłane, nie? Tam wyjeżdżali te statki na wschód, a załoga potem wracała pociągiem, nie? Słuchajcie, i ta szpila była, tak, była złota, ponieważ była pomalowana lakierem nitro, nie? Złotym lakierem nitro, słuchajcie. Tak, złoto, ale tak. Słuchajcie, i tam, myśmy się zmienili, po dwóch żeśmy nieśli, bo to takie ciężkie cholera. I pod tym pomnikiem nam wręcza. I potem myśmy się pytali, panie redaktorze, a dlaczego akurat po tym, słuchajcie, ponieważ tutaj chodzi legenda taka, że to jest po prostu zaraz po wojnie, no żywcem epizod kabaretowy. Po tym, więc jak odsłaniali ten monument upamiętniający powrót Opola do macierzy, słuchajcie, wtedy wystąpił pewien kombatant walki o Śląskość, Warmii i Mazur. Słuchajcie, i tak, oczywiście najwyższe państwowe czynniki, że on wyszedł, tak, nie? No, witam serdecznie zebraną tutaj oficjeli. Witam serdecznie władze państwowe i administracyjne. Witam serdecznie mieszkańców słowiańskiego Opola. A przede wszystkim, tu się skłonił głęboko w stronę generalicji, witam serdecznie ten cały nasz polski kochany Wehrmacht. Słuchajcie, takie były jaja wtedy, naprawdę, no. Polski Wehrmacht. Tak jest. Słuchajcie, ale jednym słowem, jak żeśmy wrócili do Poznania, bilety już były wyprzedane, bo potem wam powiem, że przez te dwa spektakle, prawie przez dwa lata działalności Teja, graliśmy tylko w sobotę i w niedzielę po jednym spektaklu, salka mała, na Masztalarskiej, przecież przed wojną to się nazywała sala bokserska, nie? Zrobiony został Teatr Wielki w Podłuży. A tam te 180 miejsc to prawie, że nie było, nigdy nie było pełne. Tak Wiara przychodziła tam. Trudno było to rozkręcić. Ale jak żeśmy poszła fama, że my, Złota Szpilka, pierwsze miejsce w Polsce, tutaj kabaret poznański, wszystko się odmieniło jak za czarwiską różdżką. Kochani, zaśpiewam teraz pieśń pod tytułem Artyści. Ta pieśń była właśnie śpiewana wtedy w Opolu. Jeszcze na wtedy zaśpiewaliśmy ją w tym samym roku na famie studenckiej w Świnoujściu. Dobrej jeszcze famie, prawdziwie studenckiej. Ten tekst również, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, jest aktualny do dzisiejszych czasów. Tak. Być może, że nam wzrośnie wydajność z ha. Być może, że potrójnie, ha, ha, ha. Być może, że pomoże mimo wszystko. Prosta krzywy powędruje w górę bardzo szybko. I w to wierzy niewierzący i wierzący w ideały. Lecz w piosence się zaplątał ten refrenik mały.
Czarować ludzi mogą tylko artyści, pięknymi słowy wdziękiem ujmować. Za to tak kochamy, lubimy ich wszyscy, za to ich należy czcić i szanować. Artyści mogą ludzi robić w balona, prawić androny i robić w konia. Nigdy to nie będzie przyczyną scyzji, gdy istotnie czynią to artyści, a nie politycy. No w Sejmie pali się robota, że strach. Optymistycznie się nastraja cały kraj. I rośnie nam życiowa stopa, coraz bliżej nas Europa. Jest dobrze od ministra aż do chłopa. I w to wierzy niewierzący i wierzący w ideały. Lecz w piosence wciąż się pęta ten refrenik mały. Zgrywać to się mogą tylko artyści, wariata strugać, głupka udawać. Za to tak kochamy, lubimy ich wszyscy, za to im gorące pijemy brawa. Artyści mogą tyłem stać do planu i improwizować w trakcie programu. Zawsze z tego będzie tylko zabawa, bo artyści mają swoje prawa. Nim się skończą wszystkie błędy, nim nadejdzie nam czas chwały, pamiętajcie, jak legenda, ten refrenik mały. Czarować ludzi mogą tylko artystki, taką nagą prawdą lud kokietować. Mogą nawet próżno coś obiecać i nie muszą tego konsultować. Artystki, artystki, artystki z wariety. La 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 la, ole! No i co? Sprawdza się tekstik, co? Geniusz Zenka. Kochani, po tym 73 roku jakoś dziwnie tak, była taka wtedy, nie wiem, nastała moda albo coś, że sobie też wszyscy tam żeby powiedzieli, a Zenek to już szczególnie, jak on się na coś napali, to co roku musiała być nowa premiera. To jest przesada, no ale wtedy ludzie głodni, telewizji tyle nie było, nie? Striptisy były też bardzo rzadkie. Knajpa gdzieś tam jakaś się panie czasami, abyśmy mieli naszą Basię, słuchajcie. Basia, co z Wyszką? Zada, nie? Pamiętacie, piękna była Basia, piękna. Nawet bardzo często do nas przychodzili klerycy, nie? Dziwiliśmy się, była ta szkoła, słuchajcie, na Śródce, szkoła misyjna. Myśmy nawet z nimi w piłę grali, bardzo fajne chłopaki. A jednego, żeśmy spotkali, potem jak ze Smoleniem byliśmy jako kabaret pod spodem, kabaret Smolenia byliśmy w Australii pod koniec lat 80. to żeśmy taki u jednego kurczę, jak on nas uraczył, to mama mia, musimy wyjść dwa dni od niego. Ja swoją, tak, na swojej misji tam pod Sydney. Chodźmy tam wszyscy od Perth, objechali całą tam dażbą po Brisbane. Słuchajcie, w każdym razie jego, że tam, no to było zaskoczenie fantastyczne. Facet, który tam prowadził tą swoją misję, bardzo dobrze miał tam tych, a jak tych polonusów ściągnął, to ho, 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 ho. Także było tam bardzo miłe. I myśmy właśnie, oni bardzo chętnie do nas właśnie przychodzili. Nam się zdarzało, że tych samych, że widzieli kilkakrotnie na tym jednym spektaklu, nie? Tą Basię, tak to... Nie, jakby się spowiadali chyba, bo co? Młode chłopaki, słuchajcie, 18-20 lat, to byli w szkole, nie? Tak, to raz tego. Słuchajcie, potem trzecia już premiera, to pamiętamy? Już jak na pewno pamięta, co? Humor, sketch, piosenka, wesołe monologi i ktoś z Warszawy. To było takie zaskakujące. Ktoś z Warszawy, wcale nie było nikogo z Warszawy, a byli z Krakowa. Dołączyła do nas grupa galicyjska. Silna grupa pod wezwaniem. My jako poznańska grupa, nie, taki porządek musiał być, nie? Wszystko tak, tu noga w tą, tak? To był Zenek,
Krzysiu Jaślar, ja, Wojtek Michalski, prawda, i Żużu, nie? A ta, bo dlaczego oni się znaleźli? Ponieważ stwierdziła Estrada Poznańska, że już po tych 2 latach, jak myśmy ten sukces zdobyli tam, zresztą bez tych naszych aktorów poznańskich, tylko sami żeśmy pojechali do Opola, no więc oni zostali wycofani z powrotem na z góry upatrzone, prawda, stanowiska do Teatru Nowego, a do nas z Teatru Polskiego, bo cała grupa, Krystyna Tkacz, jej mąż wtedy, Grzegorz Warchoł i Janusz Lewiński wylądowali świeżo po szkole, Wyższej Szkole Teatralnej Krakowskiej w Teatrze Polskim, tutaj. Nie? A jakoś dziwnie zaczęli brnąć do kabaretu. Lewiński nigdy nie miał ciągotów do sztuk teatralnych, więc bardzo chętnie się do nas podłączył. I tak samo Grzegorz Warchoł i Krysia. Potem oni odeszli do Warszawy, a został z nami Janusz Lewiński. I ta grupa krakowska dała takiego, fajnie, bo to tak się jakby zrobiło, takiego jakiegoś krakowskiego, taki wiesz, jakby to powiedzieć, kochani, klimat krakowski, taki dużo improwizacji, po prostu dużo tam było improwizacji. I tutaj wam przypomnę część takiego monologu, który mówił Janusz Lewiński, na pewno się na mnie nie pogniewa, bo on stworzył postać Fiuta. Wychodził i mówi tak. Słuchajcie, jestem Fiut, a Fiut to jest skrót film i ewentualnie telewizja. Tak? Zajmuje się pisarstwem, scenariuszostwem i kontestatorstwem pod hasłem lepiej siedzieć pod lipą i pisać, niż pisać lipę i siedzieć. I to się miało dziać w Hollywood. Niestety nie grano tego na korytarzu, tylko w holu. Potem, nie? Mówi tak, zrealizowałem scenariusz pod tytułem Fiut Fiutowi Fiuta nie wyfiuta. Tytuł był Hara Show, czyli taki horror show. Chorą była baba, a show do niej doktor. I pliszą. W każdej chata. W chacie porno. Porno i duszno. Naparował tam coś, nie? I na coś się zanusi. Wchodzi doktor. Doktor Zin z piórkiem w tym i z wiaderkiem węgla. I śpiewa protest song. Jadą goście, jadą koło mego sadu. Do mnie nie zajadą, bo ja tu już nie mieszkam. Potem następuje szwęk. Dojazd, zajazd, dojazd w zajeździe. Siedzi chłop na polu i liczy glizdy. Idzie baba, no to ją też policzy. Siedzą chłopy na przyspach, na babach, a bogaci na krzesłach elektrycznych. Jeden mówi Mosfilm, a drugi mu odpowiada Nemo. I to już koniec. Dziękuję. Tak, kochani, tak to wyglądało. Słuchajcie, ta koszulka, bo tutaj na wiśnie, to jest zabytkowa, dlatego ją wziąłem. To ma już 40 lat, nie? I Hones Joachimiak, nasz wtedy przed Mleczkiem, bo Mleczko nam robi scenografię. On robił i on wymyślił takie logo. My dwoje same mamy. Przestanie się po nocach włóczyć i śpiewać tra-la-la. Kiedy przestanie się po nocach włóczyć i śpiewać tra-la-la. Grzesiu poglądy ma wstrętne. Chciałby lepiej żyć.
kiedy przestanie być elementem i wsi przynosić wstyd. Kiedy przestanie być elementem i wsi przynosić wstyd. Wszystko zależy od żołnierzy, czy mają czasu dość, by Grzesia wyprostować i dać Jasiowi w kość. Wróg nie śpi, tylko czuwa, by napaść na nasz dom. Lecz to się jemu nigdy już nie uda, bo jesteśmy otoczeni przyjaciółmi ze wszystkich stron. Wszystko zależy od żołnierzy i od sierżanta też zależy. A potem co jest przepustka i niedziela? Niedziela, niedziela, żołnierska buźka pełna jest wesela. Kawiarnia, dworzec, karuzela, Klaudia i Ela oczekują nas. Niedziela, niedziela, spokój w koszarach, nikt nie strzela. Oddali słychać kościelny dzwon, każdy się czuje jak Alain Delon. Niedziela, niedziela, słoneczko szybko zapierdziela. Godziny kradnie nam jak zbój. Była niedziela i już. Słuchajcie, co mu się do tej piosenki, nie? Słuchajcie, no myśmy nie wiedzieli, no co oni chcieli. Zmęczyłem się. Słuchajcie, bo już za 2 godziny byłem. Na godzinę. Tak jest. Słuchajcie, nadchodzi ostatnia, no już taka era teja, to z tyłu sklepu i szlaban. Słuchajcie. Z tyłu sklepu, rok 80. Ta cała się wtedy, no tak się działo, że oczywiście wiecie, to już nie będę tam wspominał, że Gierka już nie było, bo go zastąpił Kania, nie? Kanie potem wysiudał znowu Jaruzelski. I wtedy władza byłaby bardzo zajęta sobą i tymi wszystkimi strajkami i tak dalej. Krążył w ogóle Lech Wałęsa, myśmy go zresztą w Holidayu spotkali razem, mieszkaliśmy w Krakowie, na tym samym jakby dziwnie piętrze. Był na naszym spektaklu, nawet powiedział, że zrozumiał. I mu się podobało. Tak. Ola się zapomniał. No więc słuchajcie, i on tam jeździł, uśmierzał te wszystkie fakty, tu miał dużo racji, że tam się wszyscy padli, żeby zrobić rewolucję. Ja mówię, spokojnie, przyczółki trzymajmy. To wszystko tak padnie, ale żeby nie pomalutku, pomalutku. Tak. Ale wracając do tyłu sklepu, to był rok 80. No więc był wielki, wielki tryumf. I chcę teraz Państwa szybciutko nauczyć, i musicie ze mną śpiewać refren, dobra? Powtarzamy za mną, słuchajcie. Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas krowi, choćby nas krowi. Proszę. Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas krowi. Można tak ręce trzymać. Bo my musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni. Roślinożerni. Jacek, mów to, no. Na polędwica oraz chab nie smakuje tak jak szczaw. Dobra? Proszę bardzo, śpiewamy. Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas krowy, choćby nas krowy. Bo my musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Na polędwica oraz chab nie smakuje tak jak szczaw. Jest kowrątek w polu śpiewa
i niech wszystko nam dojrzewa. Niech rozwija się rolnictwo, warzywnictwo, ogrodnictwo. Niech piękniejsze będą noce przez warzywa i owoce. I niech każdy będzie zdrów przez jabłuszka pełne snów. Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas grobi, choćby nas grobi. Bo my musimy być ciśni, pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Nam polędwica oraz ha, niech smakuje tak jak szka. Jeszcze jedna upapa. Już wiem, nie chcę bóla, łzy wyciska w Wielkopolsce, w pobiedziskach. I niech się nam dyma dynia, niech u słońcu pierś wypina. Niech się rozwinie. Nie, nie, niech każdy czosnkiem, niech każdy patrzy czosnkiem w PRL-u, w PRL-u. Niech się rozwijają pory. My kończymy nasze story, bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas grobi, choćby nas grobi. Bo my musimy być ciśni, pazerni, roślinożerni, roślinożerni. No polędwica oraz ha, nie smakuje tak jak a mi się powie, wiecie co? Jak ja te zwrotki, które ja śpiewam, to mi uciekają. Niech czosnkiem pachnie, wiem, w PRL-u, w PRL-u, to zapowiem. Kochani, to był ten, potem nastąpił Szlaban. Szlaban to była po prostu przeróbka spektaklu Na granicy, któreśmy tutaj grali i zrobiło się z tego wielkie widowisko, dlatego szybciutko państwu pokażę i przeczytam, kto z nami występował w tym Szlabanie. Z tyłu sklepu tak samo zawsze z nami był Zbyszek Wodecki, który śpiewał Pszczółkę Maję i każdy podmiał taką żyłę, jakby ktoś powiedział, chcesz pan Zbyszek tam Pszczółkę Maję zaśpiewa. O, ten miał taką, nie? Tak jest. Oczywiście woksi były i tak dalej, a tutaj Szlaban, turyści indywidualni, Zenon Laskowik, Bogdan Smory. Barowe dziewczęta. Hanna Banaszak, Ewa Ben i na zmianę z Ireną Santor, którą żeśmy, jak graliśmy w Kongresowej, to była z nami Irenka Santor. Naczelny celnik to bym ja, Aleksander Głębiowski. Interwent to był Peter Dopita, taki Czech z nami był. Banki Zachodnie Jerzy Garniewicz. Nobel Tadeusz Osipowicz. Nabrzmiały w problemy Rudolf Schubert. Tak, pamiętacie, bo teraz z Wałwia Gieloński Schubert dołączył. Macający Wojciech Michalski i potem był Zbigniew Wodecki, Dziwek z Lady Chic i przemytnicy muzyczni, czyli Alex Band, nie? Tak to wyglądało. Proszę państwa, i rekord padł Guinnessa, ponieważ przez miesiąc mieszkaliśmy, tylko króciutko jeszcze powiem, bo tam byliśmy na wybrzeżu, graliśmy jakieś na pomniki, na te wszystkie historie, ale przez miesiąc mieszkaliśmy w Forum, teraz to się na hotel nazywa, co nie mógł się przyzwyczaić do tego. Forum przez miesiąc i wtedy zagraliśmy, proszę państwa, w Kongresowej, codziennie żeśmy grali po dwa koncerty. Zagraliśmy 54 koncerty jednym ciągiem, do zwariowania jeden krok. Na każdym koncercie było 3,5 tysiąca ludzi, siedzieli nad przejściach na tych, na schodach. Tak to wyglądało. Proszę państwa, króciutko powiem ideologię tego wszystkiego. To była kulka, polska kulka bidulka. Tak wyglądała Polska. Tłumaczyliśmy, że powstała 50. w naszym polskim totolotku, 50. nowa, 50. dyscyplina sportowa pod tytułem gra w kulki. Symbolem była piłeczka ping-pongowa. To była polska kulka bidulka. I powstała cała ideologia, właśnie kulologia, którą ja jako główny celnik, ja bym kulolog, tak, główny kulolog wygłaszał.
głównych kolorów. Proszę Państwa, wyglądało to w ten sposób, że mówię, kuleżanki i kulecy. Kultywowanie naszej kulistyki poprzez kolaborację z bałaganem w znacznym stopniu niweczy naszą pełną kulistość. Kuleżanki i kulecy. Tu muszę wspomnieć o moim dziadku. Muszę. Był to największy kulolog, który przeżył pierwszą wojnę światową i drugą światową. A w 20 latach, po wojnie w 18 roku, osobiście znał Franciszka Ratajczaka. Mówił do mnie tak, wnuczku, że ja tego nie wykorzystałem. Słuchaj, 18 grudnia 1000 na zdrowie. 1918 rok, 18 grudzień. Jak raz żeśmy z kumplami wyszli z restauracji. Trochę my popili, nie? Jak raz zaczęła się szczelanina. Ja wołam do Franka Ratajczaka, mojego kumpla. Franek, nie wychylej się, bo cię trafią. On mnie nie posłuchał, wychylił się i dostał. Patrz, wnuczku, jak ja, kurde, nie miałem refleksu. Gdybym ja się wychylił pierwszy przed nim, to by była moja ulica. I dziadek mówi tak, synu mój, wnuczku, dopóty kula hula, dopóki nie trafi do ula. Co w tłumaczeniu brzmi, że lepiej być zdrowym i bogatym, niż chorym i biednym. Ale żeby być zdrowym i bogatym, bo to dziadek przede wszystkim miał na myśli, należy kuleżanki i kuledzy postawić na PUC, Powszechny Urząd Celny. I należy teraz tak to wszystko wypucować, aż się to wszystko będzie świeciło jak psu słońce. Słońce, nie jaja. Jaja są też kuliste, to też trzeba przyznać. Koleżanki i koledzy, a największą naszą wspaniałą kulistością jest słońce. Olbrzymie słońce nasze złociste. Ideał naszej pełnej kulistości. Jasne jest, koleżanki i koledzy, że to pucowanie należy zacząć od samego siebie. Przykład musi z góry. Oto przed wami najnowsza nasza dyscyplina. Sumienie mnie dręczy. Największy mój wróg. Cierpię na zwężenie ideowych dróg. Wszystko przez pieniądze. Dewizowy spór zmienił w samym jądrze światopogląd mój. A masz, dobrze czytaj, uszamy babę, co się ma. I raz, i dwa, i jeszcze raz. Wracaj do ludzi, wracaj do mas. Tak mi wstyd, ludzie. Prostego człowieka unikam co krok. Bawię się w sfery, co żyją bez trosk. Interes społeczny to fikcja, to mit. Ja jestem bezpieczny, a reszta to kit. A masz, dobrze ci tak. Uszany babę, co się ma. I raz, i dwa, i jeszcze raz. Wracaj do ludzi, wracaj do mas. Dziś w państwie ludowym, bo tak się jest, wie, przez stany majątkowe sumienie mnie żre. A masz, dobrze ci tak. Uszany babę, co się ma. Szanuj rybaka, co wciąż przemaka, górala, drwala, poznaniaka, śmieciarza dole, sprzątaczki trud. Czas bym spłacić wdzięczności dług, ty gnój. Ała. Lecz nie dałbym głowy,
że żyjąc nad stan dziś w państwie ludowym jestem tylko sam. No masz, no masz, no, no daj sobie teraz. Uszanuj babę, coś się ma. A masz za grenie fer, za alienację z klasy do sfer. I przed nocną tą zmianą, że tak powiem. Tak, godziną tą policyjną, czy tak to się nazywa, milicyjną. No i tak się skończyło to. Ja teraz chciałbym Państwu zaśpiewać, na pewno znacie, na pieśń Słoneczko. Co to będzie, kiedy zgaśnie nasze słońce? Przecież świeci nam przykładnie tyle lat. Jak my wtedy powiążemy koniec z końcem? Co się stanie? To pytanie dręczy nas. Tyle lat już patrzy przecież na nas z góry. Żyć nam daje, bo jest stać to taki gest. Nic nie zmienią wiatrem gnane ciemne chmury, bo po burzy być przysłowia zawsze jest. Co to będzie, gdy słoneczko zajdzie za daleko? Wiernych sobie poza smutka radość sprawi kretą. Co to będzie, kiedy zgaśnie, gdy rano nie wstanie? Albo będzie koniec świata, albo ech, słoneczko, niezbadane przez nikogo. Tyle razy nas robiło w ciemny brąz. Stoisz miejsca tą ziemią, tą niebogą. Kręcisz sobie, jakbyś było bąsą bąs. Co to będzie, gdy słoneczko nasze zgaśnie? I co wtedy pocznie sobą ludzki ród? Kto to wie, a może wtedy będzie jaśniej? Przeżyliśmy już nie jeden taki cud. Co to będzie, gdy słoneczko zajdzie za daleko? Wiernych sobie poza smutka radość sprawi kwietą. Co to będzie, kiedy zgaśnie, gdy rano nie wstanie? Albo będzie koniec świata, albo zmartwychwstanie. Co to będzie koniec świata, albo zmartwychwstanie. Nie! Lekko wzruszyć. Kochani, Boguś, jedną z rąk. Chodźmy do domu, późno już. Każdy do bramy swej ma klucz. A gdy was w bramie spotka stróż, to zapytajcie go. I już ojczyzna, ojczynie, jak to z nami jest? Ojczyzna, ojczynie, czy jest w błądzie gdzieś? W czterech ścianach naszych ach marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc.
czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc. Chodźmy do domu, bo już czas. Kolejna zima czeka nas. A gdy was w trasie zatrzyma stróż, to zapytajcie go i już. Ojcze zna, ojcze wie, jak to z nami jest. Ojcze zna, ojcze wie, czy nie zbłądzi gdzieś. W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc. W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc. A gdy za rok znów się spotkamy, jeszcze większe, kochani, będą zmiany, bo prąd będzie wrócał w górę, gaz, euro. Wtedy widząc już, co mamy, raz kolejny zapytamy. Ojczyzna, ojczyzna, ojcze wie, jak to z nami jest. Ojcze zna, ojcze wie, czy nie zbłądzi gdzieś. W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc. W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat. Dobranoc, dobranoc. Widzieliście te dwie godziny siedzieć, no, niestety. Bardzo przepraszam, że przedłużyłem. Cześć Krzysztof, cześć Krzysztof. Cześć Krzysztof. Bardzo wam, kochani, dziękuję, że się poświęcili trochę czasu i żeśmy sobie przypomnieli nasze młode lata i te ja. Bardzo dziękuję. Mam taką uwagę. Tak?